Przede mną Oliver Szczęsny, zawodnik GIM 92 Ursynów, ale tu jako Białołęka grasz. No nie udało się wygrać ani wczoraj, ani dzisiaj. Jutro gracie o 7 miejsce. Co się dzieje w Białołęce? No po prostu nie ma kilku podstawowych zawodników. Dwóch dokładnie. Maksymiliana Szefera i Kaja Zarzyńskiego. No i niektóre mecze po prostu źle weszliśmy i się po prostu ciężko mi nie udało nadrobić te punkty. Ale jutro postaramy się wygrać na zasady wreszcie. Ale jesteś ty, a ty jesteś lider. No tak, ale no. Troszkę historii, jakie kluby już zdążyłeś się zaliczyć? No grałem w Ochocie 3 lata. Grałem w Radomiu rok i grałem w Grójcu, w Roczniku 03 też rok i teraz w GIM-ie to będzie drugi rok. Wszędzie fajnie, pięknie, a jaki okres gry i może jakieś drobne sukcesy wspominasz? No pamiętam U14, piąte miejsce w Polsce, U16 to dziewiąte miejsce w Polsce, to takie duże nowe. Dzisiaj już nie gracie, bardzo późno będą półfinały, na kogo stawiasz pierwszy półfinale WKK czy Śląsk? Ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że Śląsk. W drugim półfinale Poznań czy Sieraków? Poznań. O piąte miejsce, kto wygra, Pardubice czy Gdańsk? Gdańsk. A o siódme? Oczywiście, że my. Czyli będzie pierwsze zwycięstwo? Będzie. No to na to czekamy, masz okazję kogoś pozdrowić. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Co się dzisiaj wydarzyło, że trener Wisik został dyskwalifikowany? No po prostu się zdenerwował na sędziów, bo trochę no niektóre gwizdki mieli słabe, powinni inaczej zagwizdać, no ale trudno się. Ale sędziowie mają te słabsze momenty, że też szkolą tak jak wy. No, mają, tylko się trener po prostu zdenerwował, no tak bywa czasami. Może koledzy mają jakieś pytanie do ciebie? Ile masz kolorów na Instagramie? Dużo. Pozdrawiam, możesz pozdrowić koleżanki, kolegów, rodziny. Nie, już pozdrawiam. Jaki Instagram? Instagram Oszczęsny. Dziękuję.